Staś i Ola zapraszają na film pod tytułem Oleje, masło i margaryna. Tłuszcze są niezdrowe, bo się od nich tyje. Nieprawda! Są bardzo potrzebne w organizmie człowieka. Sprawdźmy, kto ma rację. Istnieje wiele rodzajów tłuszczów. Olej i margaryna to tłuszcze roślinne, a masło jest tłuszczem zwierzęcym. Oleje uzyskuje się najczęściej z nasion roślin, na przykład rzepaku, słonecznika, soi, lnu albo z owoców, na przykład oliwek. Margaryna produkowana jest z olejów roślinnych. Tłuszcz dostarcza energii. To najbardziej kaloryczny składnik jedzenia. Zawiera witaminy A, D, E. Jest potrzebny, by organizm prawidłowo się rozwijał, ale jedzony w nadmiernych ilościach może sprzyjać różnym chorobom i powodować nadwagę. Oboje mieliśmy rację. Warto jeść tłuszcze, ale należy zwracać uwagę na ilość. Tłuszczami, których należy unikać, są tłuszcze trans, które znajdują się na przykład w twardych margarynach, w kostkach, często używanych na przykład do pieczenia ciast, wyrobach cukierniczych i w produktach typu fast food. Popularny olej kokosowy i palmowy, chociaż otrzymywane są z roślin, składają się głównie z niezdrowego tłuszczu, który jedzony w nadmiarze szkodzi zdrowiu. Niektóre oleje, na przykład lniany, by zachowały swoje właściwości zdrowotne, należy jadać tylko na surowo. A inne, jak na przykład olej rzepakowy czy oliwa z oliwek, nadają się do podgrzewania. Moja mama używa oliwy z oliwek, a moja oleju rzepakowego. Do posiłków można używać różnych rodzajów tłuszczu, ale częściej powinno się sięgać po tłuszcze roślinne, takie jak oleje czy miękkie margaryny. Olej znajduje się na szczycie piramidy, co oznacza, że można go jadać codziennie, ale w niewielkich ilościach. Jakie tłuszcze nie sprzyjają zdrowiu? Z czego uzyskuje się oleje,